Tutaj w Warszawie nic już właściwie dobrze nie funkcjonuje. Nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy, nie ma prawosławnych, nie ma ludzi wierzących, bo tu była stara wiara, stary parkusz, stary tramwaj, a ludzie już do kościoła nie chodzą. I ostatnio też nawet w nocy dzisiaj jeszcze czytałam na Facebooku, że kościoły zostaną zamienione w kawiarnie tutaj, w restauracje, w muzea, w różne takie, jakby no, PiS miał zamiar przegrać, to państwo wyobrażacie, co by było, co by było? No i teraz tak, nasze radio jest za Dudą. My nie to, że reklamujemy Dudę i tak dalej, i obłudnie i tak dalej. Nie, 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 my tak logicznie chcemy, bo jeszcze jak rozmawiałam z tym Pawełkiem z Anglii, Ameryki Białystok, tym prawosławnym, no z którym żeśmy się tak troszkę chcieli pokłócili, no bo on jest szurnięty, a stuknięta puknięty, no bo jak on jest tak śpiewakiem operowym, wcześniej był lekarzem, teraz maluje obrazy po 5000, jak mu się uda, oczywiście raz na 2 lata sprzedaje obrazy. Ja mówię, słuchaj, to nie wiadomo, czy ty jesteś malarzem, czy kim jesteś, no. No i po prostu on powiedział, że tylko Prawo i Sprawiedliwość, jako ten prawosławny mój kolega, nie, z Anglii, Ameryki Białystok, tylko PiS, bo oni mniej kradną. To czyli, że oni mniej kradną.